Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 17 odcinek z Borderlandsa. Tutaj żeśmy od razu skończyli i tutaj rozpoczniemy misję u Ernesta Whittinga. Tak, sam Claptrap mi powiedział dokładnie jego dane. No i od razu ruszamy, tylko trzeba wziąć pojazd, bo raczej na piechtę to my nie będziemy chodzić. Chyba. Tak, jest. Czym zaraz chodzić pojazd? Dobrze. Pięknie. Może mu zmienimy kolorek trochę na jakiś taki. Taki zielonkawy. O, tym razem dajmy mu zielony, żeby jakaś odmiana była. Jest w ogóle zielony. Nie widać w ogóle, ale okej, niech będzie. Nieważne. Jedziemy sobie po misję. Tak jak powiedziałem, nie będzie dzisiaj jeszcze Wiedźmina. Dopiero jutro postaram się wyrzucić. A ty co, Scooter? Teraz się odzywa. O kurde. Bandyta. Chodź tu. Takie kozaki. Ej kurde, zaraz mnie to zniszczą. Jak tu z nimi walczyć, do cholery? Jak oni tu nas będą jechać? Takie kozaki! Ty patrz, zaraz nam się rozdymi! Boż ty. O kurde. Zaraz nam się przecież to rozdymi. Nie. Tu trzeba odczekać chwilę. A w ogóle coś z nich wypadło? Nic. Co bym miał z tego potem jakiś pożytek? No to lipa. Dobra, niech nam się troszeczkę jeszcze pojazd, wiecie, zregeneruje. Zanim zaczniemy nim znowu jeździć, a tam mamy chyba kolejnego właśnie wroga. I wolałbym, żebym tam, wiecie, dojechał żywym. A tu jakaś woda widzę. O, w której można jeździć. Dobra, już wjeżdżamy. Zbugował się. To tym lepiej dla mnie. O, poszło. Kolega musiał wpaść nieźle w skały. No i utknął. W wyniku czego miałem ułatwienie. Dobra, czyli tutaj wjeżdżamy. Znaczy, tu nie da się wjechać. Tu trzeba będzie już podejść bardziej do tego. Dlatego już od razu szykujemy broń, bo coś czuję, że wrogów będziemy mieli tutaj sporo. O, czyli znowu zabijamy bandytów. Trzeba uratować szczęściarza. A, czy tam? Przeładowanie. I nawalamy ponownie. Nie, trzeba jakoś inaczej podejść. Gdzie tak jeszcze nawalają? Tutaj! Kurde, ja mu dam. O, proszę. Się pięknie spalił. Tam kolejny. Dobra, najpierw sobie tych będziemy zabijać. Tak będzie nam najlepiej. Coś to z bazuki nawala. Albo z czegoś naprawdę mocnego. Najlepiej tych z dachu niszczyć. Chociaż tu już ich nie ma za bardzo. Jeb, o kurde. Co do cholery? Oż ty. Zwalaj mi stąd. No nie wierzę. No chyba was posrało. Teraz to muszę wziąć jakieś medykamenty. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? Z czym ja mam do czynienia w tej chwili? Tutaj. O, ten kozak, albo ten. Kurde, który z tych dekli? Chwileczkę, trzeba podejść tam. Tam wtedy będziemy bezpieczni. Właśnie. Ty idioto! Ja, tu kurde się nie da walczyć. Zaraz tu skinę, poważnie. Nie ma bata, żebym przeżył. Spalaj, psycholku.
Kurde, gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze macie czelność tak nawalać? Zdychaj. Dobra, zdechaj. No nie, no chyba nie. Dobra, przeżyłem, ale kurde. Nie kupiłem sobie medykamentów, żałuję. Chwileczkę, jeszcze mogę użyć ostatnią. No i już nic nie mamy, trzeba będzie uzupełnić potem. Uj. Kurde, ale ten kto tak nawala porządnie, to mnie już zaczyna powoli jeszcze drażnić. To już naprawdę jest ostre przez przegięcie. Kurde. Niby taka prosta misja, ale tak naprawdę sprawia taką trudność, że gorzej naprawdę już być nie może, a jest już gorzej. Bo jesteśmy w tragicznej sytuacji. Ale bazuka jeszcze. Zaraz ich tu możemy, wiecie, wyciulać. Dostał. Teraz to już chyba... O kurde. Teraz to już chyba się wystrachał. No patrz, przeżył. Czekajcie, z góry załatwimy. Jeb. I znowu musimy uważać. Nam się jeszcze bardziej oberwie. Tam został hajs. Muszę go odebrać. Albo hajs, albo życie. Trzeba wybrać. Dobra, zginął. Nie, przeżył to. No bez jaj. Ta bazuka widzę, że jednak jest słaba. Dobra. Wow, dużo expa. Dobra, nawalamy z bazuki. Przegieli pałę. A jak dostał. Pięknie. Dobra, kolejny bandyta. Gdzie jeszcze ta reszta jest? Przeładowanie. Pięknie. Rzucił granata. Zazwalnie. Ostro. Czy tak ostro? Aha. Nie. To dobrze. Kurde, gdzie ten ciul? Dobra. Możemy zmienić pozycję. Zmienić pozycję. Pozbierać to. A teraz kałasz w rękę. Zmiana broni, troszeczkę. Dobra. Pięknie. To co? Nie wiem, coś zebrałem. A to się zaraz okaże. Najpierw to trzeba, wiecie, uważać, bo jeszcze to nie koniec misji. Tu jeszcze się kryje paru bandytów, którzy by chcieli mnie zabić. A już im by się prawie dwa razy udało, więc wiecie. Jest tam. Dobra, jeszcze jeden. Jeszcze jeden i kurczę, wygrywamy to. A to chyba ten właśnie badacz. Nie? Właśnie. Dobra. Jest tu ktoś jeszcze? Nie. Zarąbiście. Też się cieszę. Co my tu mamy? O proszę, jakieś bronie. Wszystko to do sprzedaż pójdzie. Tu nic nie podniosłem, poza tym. No same gówna, ale przynajmniej się tu mogę jeszcze wyleczyć. Jeśli mi pozwolą, oczywiście. No i tak ogólnie to ponawalaliśmy się trochę z tymi bandziorami. Misja była taka średnia. Prawie trudna. Ale udało się, to najważniejsze. Nie zginęliśmy tak od razu. Prawie by było źle, ale... jakoś wybrnęliśmy z tej sytuacji. Doskoczę tam. Doskoczyłem. Parkour jeszcze nie osłabł. Jeżeli chodzi o skill. Najlepiej jakbym tą beczkę... Nie, zostawię ją jednak. Będzie jeszcze lepiej. Mhm. O, tu mamy kolejną skrzynię. Co się tam dzieje? The fuck?
kurde. Psychopaci. Dosłownie psychopaci. Jeszcze ktoś? Dobra, cicho. A, same pistole, jakieś gówna. Naprawdę? Zaraz zobaczę. Która to jest ta broń? Która to jest? Chyba ta. Nie. Dla mnie i tak to będzie słabe. A to co? Coś z tyłu jest? Nic nie ma jednak. Kurczę, jakieś medykamenty. Łoż ty! Nawalaj na niego, nawalaj. Dobrze. Jeb, same kryty, same kryty. Dobrze. I dużo expa. Lepszy kałasz! A, proszę. W końcu coś nowego. Może i ten sam kolor broni, podobny typ, ale większy damage. W końcu. W końcu jakaś inna broń. A tu co się dzieje? What the fuck? Aha, żeśmy znaleźli tego szczęściarza. Najpierw sobie jeszcze uzupełnimy amunicję, bo nam troszeczkę jej zabrakło. No, kurde, uzupełniaj to szybciej. Okej, jeszcze bazooka, ammo, bo wiecie, trochę żeśmy poszczelali. Dobra, to wszystko w sumie. Tylko coś czuję, że ma wolniejsze przeładowywanie ta broń. I to będzie chyba ten minus. A zaraz zobaczymy w sumie. No to jest kałasz? Chwileczkę, trzeba sprawdzić moją broń. Ta moja broń. Aha. Tutaj ma mocniejszy damage, ale nie stać nas właśnie w tym problem. No właśnie, no jakbyśmy mieli tego więcej, to mogłoby już być naprawdę nieźle. O, bazooka. No, sporo tu rzeczy mamy, ale może najpierw sprzedamy te śmieci, które już nam nie będą potrzebne. To też sprzedajemy, trzeba się pożegnać z tą bronią. Dobrze nam służyła, do czasu. Okej, już prawie wszystko sprzedane. No, trochę kasy przyszło. To czy kupić tego kałasza? Spory damage. Dobra, trzeba porównać. Dlaczego my to porównujemy z tym? Bez jaj, chwileczkę. Jak to jest przecież kałasz? Tylko, że ma 6 ammo tylko. W każdym magazynku. Ale damage podobno ostry. No to weźmiemy tego kałasza. Czemu by nie? Głównie właśnie strzelam z kałasza. Dobra. Boże, ale mi się myli. Aha, muszę mieć przynajmniej 22 level. Dobra, ale przynajmniej mamy lepszego kałasza. Nie szkoda mi tego, że wydałem trochę kasy. Zostawiamy wszyściusieńko. Jakiś klazmot. Ale to wszystko drogie. I to okropnie. Trzeba trochę medykamentów kupić. Bo jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o leczenie. Jep. Dobra, tak do 6 medykamentów już wystarczy, powiem wam szczerze. A jakieś lepsze tarcze? Czy same gówna? No właśnie, tak też myślałem. Okej. No cóż, na razie musimy nosić tą broń, którą no, niestety za bardzo nie chcę. Ale jeszcze możemy się podleczyć. Hola, hola. Dobra. Mamy chociaż leczenie za sobą. Tu jeszcze jakieś szafeczki. Nie, szafeczki z kasą. A, nic. Bida tu. Okej, no to wchodzimy tutaj do tego szczęściarza. Zaraz, co ty tu takiego masz jeszcze? What ty w życiu, jak ty wyglądasz? Ale dostaliśmy jakiegoś grenade mode'a. O, masz jeszcze misję dla nas, poziomu 20.
Powiem ci, że mógłbym to zrobić, ale najpierw jeszcze pojadę do samego... właśnie, pojechałbym do samego gościa. Breakers. To już wzięliśmy tą misję? Aha, automatycznie nam ją dało. Czyli to jest fabularna, jak mniemam. Dobra, to jeszcze pojedziemy do Ernesta. On ma dla nas jeszcze jedną misję. Jeśli zdążymy, to ją wykonamy. Jak nie zdążymy, to trudno. Najwyżej zostawimy na następny odcinek, który będzie za 2 dni tym razem. Mi myślę, że już Steam mi nie będzie szwankował. No bo właśnie nie mogłem nagrywać przez ten dzień Borderlandsa. Z tego względu, to jak już mówiłem wielokrotnie, no nie miałem połączenia, nie wiem jaki był problem. To mnie najbardziej denerwowało z tego wszystkiego. Wracamy do Ernesta, ale może szybciej. Żeby nie było, że potem odcinki trwały ją dłużej niż zwykle. Dlatego jeszcze coś zrobimy u Ernesta. Ale nie, właśnie mam wrażenie, że jednak ta broń będzie miała wolniejsze przeładowywanie. Ale to nie jest źle. Dobra, Ernest Whiting bierzemy jeszcze. Wielka gra na polowanie. O, Skagzilla, bait placed, Skagzilla killed. Aha, fajnie. Ciekawie się zapowiada to zadanie. Czyli znowu będziemy mieli do czynienia z kolejnym rodzajem, gatunkiem Skaga, Zilla. Czyli już mogę się spodziewać, że ta, że to stworzenie może być gigantyczne. Bo Zilla, tak, Godzilla, tak mi się już kojarzy z tym stworzeniem. Co tam mi tylko zaczycie? Zaraz dostaniecie taką bombę na twarz. Się już nic z was nie podziela. Tu jeszcze kozaki są. Zaraz to zrobię. O, proszę. O, nie ogarną już. O, proszę. Tu jeszcze przyjechali tam ci. O chuj. Nie gadajcie, no. Chyba żartujecie sobie. Kurde, wsiadaj do pojazdu, ale może lepiej jako, wiesz, kierowca. Dobra, ledwie, ale się uda... Ty kurde, patrz, już bym mnie zniszczył. Dobra, mamy 21 level, to może jakiegoś skilla użyjemy. To bym najpierw musiał wysiąść z pojazdu. Dobra, nawalamy z niego z wszystkiego. What? Ej, ten koleś! Ja cię! No co? No nie mogę, no. Kurde, co za kozak. Dobra, jeszcze raz. Nie dam się już tak zabić, spokojnie. Wezmę wszystko, co tu... co tu z was po prostu wydropiło. A, nic. Dobra. Czyli tutaj też jakaś dominująca bieda. Jeszcze trzeba użyć tych medykamentów, bo widzę, że to jest jednak małe dla naszej bohaterki. Trzeba zespić pojazd. O, i teraz mamy kolor zielony. Nie wiem, dlaczego wcześniej był czerwony. Jak dla mnie to było bardzo dziwne. Dobra, ale jedziemy do Skagzilli. I trzeba się rozprawić z tym czymś. To coś podobnego jak było mojej Marley. Też trzeba było zabić te Skagi. O kurde, co tam się dzieje? Dobra, przynajmniej ładnie to oberwali. Jak dostał ten psychuś? Kurde, ledwie się pozbierał. Okej. To jest właśnie chyba to, o czym właśnie myślałem, ale właściwie nie w takiej formie. Zaraz, najpierw pozbieram tu takie pierdoły. O, szapeczki są.
z trochę biedną kasą. O, amunicja, dobra, zbieramy to. Aha, czyli zebraliśmy jakby jego ingrediencje, czyli składniki bardziej. Żeby jakby ktoś nie wiedział, chociaż na pewno wiedzą kto co są ingrediencje, to wiadomo. Aha, teraz tu trzeba podejść już. Aha, tu już możemy się obawiać większego niebezpieczeństwa. Użyję jeszcze jednego pota, bo kurde, tak pozrzonnie nas zlali, że to jest po prostu koszmar dla mnie. No dobra. Ło, ło, ło. Aha. Tu czeka nas problem. Aha! Czyli mogliśmy przecież tu wjechać pojazdem, nie? Nie, jednak nie. Dobra, czyli będziemy mieli zaraz do czynienia z bossem, do którego lepiej byłoby się już przygotować. Bo zaraz może być gorąco. A jak zdążymy go pokonać, to zakończymy wtedy odcinek. Z epickimi misjami, gdzie żeśmy się nawalali z bandytami i ze Skagzillą. O, proszę. I chyba już się obudziła. Albo to był jej ryk, przynajmniej. Lepszy grenade mode. Trzeba podnieść, trzeba wziąć. Proszę bardzo. Zarąbiście. Pięknie. Okej, trzeba tam tylko podejść. Nie wahaj się, podejdź tam. Lilith. Nic ci się nie stanie. Co najwyżej możesz trochę mieć zadrapań. O kurde. Teraz obudziliśmy bestię. Zapraszam. O kurde. To jest ta nasza Skagzilla. Same kryty trzeba jej teraz walić. Jak to biega. O kurde. O, żeż pyte. Czyli wiedziałem, że coś tu będzie podejrzanego. Ale żeśmy ją oszukali. I podrzucamy jej od razu granata. No patrz! Jak się nie udało! Jaki odrzut ma ta bestia! I jeszcze z fireballi nawala! Co za kozak! Ten grenade mod widzę, że jakiś kurczę rzeczywiście lekko nieogarnięty. Jezu! Ej, co? Co on zrobił z moim skillem? Chyba, że dwa razy nacisnąłem F. Kurde. Nie, trzeba to zniszczyć. Jak najprędzej. Twarde bydle. O kurde. Ja... Co on zrobił? Jego to chyba totalnie ześwirowało. Otwieraj tą szczękę. A, kryty chodzą, kryty chodzą. Zarąbiście. Dobra. O, szykuje się, szykuje się. Pudło. Dobra. Trochę cię tak oszukamy. Jeb! Dobra, przeładowanie. Zaraz się wykończymy. Bestia słabnie. O kurde. Dobra, znowu przeładowanie. Ciachnął mnie. Ale i tak nie da rady. Już jesteś skończony. O kurde, ciulnął, ciulnął. O, bestia chyba już oszalała. Tak z lekka. Kryty i tak muszą chodzić. Jest! Pięknie, 18 tysięcy expa. Pięknie. Skagzilla złożyła się już po raz ostatni. I przegrała. Niczym konająca bestia błagająca o litość. Dobrze. Według mnie zarąbiście było. Jak nie bandyci,
to jedna wielka, gigantyczna głupota, która już zginęła. Tylko teraz... A, tam mamy wyjście. A tu coś jeszcze jest? Co za taka klatka, kurczę. Dobra. To i udajemy się teraz w stronę wyjścia. Wrócimy się po nasz pojazd. Oddamy misję i zakończymy odcinek. Teraz było naprawdę ekstra. Dużo się działo. Jak dla mnie. W następnym odcinku zaczniemy robić już misję fabularną, bo tutaj za dużo to osób nie ma. A Ernest pewnie już nie będzie miał dla nas misji. Nie wiem, zobaczymy. Tu mamy rampę, jak widzicie. Trzeba wykorzystać ją. I teraz będzie jazda. O tak. Jep. Poszło. Ok. Oddamy szybko misję i myślę, że skończymy, bo już trochę czasu minęło, a w tym odcinku się działo. Nie powiecie, że nie. Bo na pewno. Dobra, pięknie. Już jesteśmy na miejscu. Aj. Żem źle wykręcił. Znowu. Nie no, dobra. Już zaparkujemy sobie pojazd. Ernest da nam porządną nagrodę za to. Snajpera wysokiej jakości na sprzedaż pójdzie. Nie masz już misji, tak jak myślałem w sumie. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 17 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!